Dzisiaj będziemy obalać mity i będziemy rozmawiać na temat, który zawsze bulwersuje Mariuszu. Jaki mnie temat bulwersuje? To, że wszyscy mówią, że nie ma gdzie jeździć. No właśnie. Jak nie I ma o tym gdzie zaraz jeździć. Porozmawiamy. Jest gdzie jeździć, tylko trzeba chcieć. Kiedy ktoś nam mówi, że nie ma gdzie jeździć, nie ma gdzie się ścigać, nie ma gdzie trenować, to nas to troszeczkę zaczyna wkurwiać. Generalnie mówiąc szczerze, bo pisze taki pajac do mnie, że on by chciał, żeby mu załatwić miejsce za darmo, a później mówi, że on na dyskoteki chodzi w weekendy, golfem jeździ i tak dalej, ale nie stać go na stówkę na tor, to po prostu żart jakiś. Ja się chcę, to się znajdzie miejsce, tylko nic za darmo. Słuchajcie, wierzcie nam, że w porównaniu do innych krajów to u nas nie ma złej sytuacji. Często słyszymy, że nie ma torów, no bo jest tylko tor Poznań i tor Kielce, a tak naprawdę tych torów jest dużo, dużo więcej. Ktoś naliczył ich chyba z 11? Dokładnie, 11 czy 12 torów mniejszych lub większych i one są nawet są dostępne. Dokładnie, są dostępne. Są to takie tory jak tor w Jastrzębiu, tor Toruń, jest Białystok. Na Salinie, Białystok. Można by było tutaj rzeczywiście wymieniać bardzo dużo takich torów i te tory są dostępne, tak jak wspomniał Mariusz, czyli można przyjechać. Trzeba się umówić lub mieć trening, który tam się odbywa, trzeba to śledzić. Natomiast taki Toruń, tak, przyjeżdżasz kiedy chcesz i praktycznie można jeździć non-stop. Słuchajcie, jesteśmy właśnie na kolejnym fantastycznym obiekcie, czyli Motopark Toruń. Na tym obiekcie odbywają się Mistrzostwa Polski, Puchar Polski Drift Open, więc dużo fantastycznych zawodów, Drift Toruń Series też i jazda w zimie, gruzami. Słuchajcie, a Wy też możecie po prostu przyjechać tutaj, zapłacić za potrenowanie, potestowanie samochodu, wjechać na ten tor i jeździć, tak jak my dzisiaj. Jesteśmy właśnie po treningu, więc już trochę wymęczeni, ale szczęśliwi jak widać po minach. Pakujemy się, jedziemy do domu, ale to jest właśnie taki obiekt, gdzie można sobie przyjechać i pojeździć. Są one dostępne, czyli to oznacza, że można przyjechać, umówić się na jazdy, czy wjechać na jakiś trening, po prostu trzeba śledzić, przyjechać, no i też zapłacić. No to też po prostu wymaga też samodyscyplina, nie, że jestem królem, władcą, mam BMW 36 i nie mam gdzie jeździć, tylko trzeba sprawdzać internet, sprawdzać, kiedy są treningi organizowane, ile to kosztuje, kiedy można wjechać, kiedy można wyjechać i to działa. A nie czekać, aż ktoś przyjdzie i jaśnie panu czy pani da na tacy, bo was zapraszamy, a później jak zejdzie, to nie, bo nie było nikogo. To tak nie do końca działa. No właśnie, to czasami, słuchajcie, jest mega irytujące, że w internecie najczęściej widać lament, że nie ma gdzie jeździć, a potem jak treningi się odbywają, to nie ma zawodników, nie ma ludzi. Kolejnym fantastycznym obiektem jest tor Jastrząb. Myślę, że to jest jeden z lepszych obiektów w całej Europie. No oczywiście, z lepszych, znanych i profesjonalnych obiektów, gdzie dużo się dzieje. Codziennie coś się dzieje. Szkolenia, jeżdżenia, wyścigi, drifting, co tam jeszcze? Wszystko się dzieje. Motocykle, rowery, pompki i maszynki do trawy. Słuchajcie, jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. Są miejsca w tym kraju, gdzie można zajebiście potrenować. Jedno z takich miejsc, uważam, że jedno z najlepszych w Polsce, nawet w czubie Europy, to tor, w którym właśnie się znajdujemy, czyli tor Jastrząb. To jest tor, gdzie można przyjechać, potrenować, pouczyć się, odbywają się też zawody. Fantastyczne miejsce, więc niech mi nikt nie mówi, że w tym kraju nie ma gdzie jeździć. Oczywiście nic za darmo. Zobaczcie, jaki piękny obiekt. Hotel, restauracja, baza serwisowa. Wszystko tu jest na najwyższym poziomie. Fajne dziewczyny są piękne. Straż pożarna. Wszystko jest dobrze zorganizowane. Więc uważam, że takie obiekty mają przyszłość. A osoby, które chcą jeździć, to będą jeździły. Ci, kto będą narzekali, zawsze będą narzekali, więc nigdy się nie urodził taki, żeby wszystkim dogodził, ale udowadniamy kolejnym miejscem, że
jest gdzie jeździć w tym kraju, tylko trzeba chcieć. Oczywiście parę złotych zapłacić, ale można trenować bezpiecznie i pod okiem fajnych instruktorów. Zatem polecam Tor Jastrząb, niedaleko Radomia, godzina od Warszawy, 4 godziny od Wrocławia, także super. Dokładnie, słuchajcie, poza tym, że oczywiście są, odbywają się tam różne imprezy komercyjne, to odbywają się te treningi dla różnych grup i różnych pojazdów, czyli tak jak wspomniał Mariusz. Dla różnych grup motosportowych. Ale to nie tylko motosportowe, bo może ktoś ma ochotę przetestować swojego nowego Focusa. I też może się umówić na jakiś time attack i sobie przyjechać zupełnie seryjnym i streetowym autem. Czym? I pojeździć Focus? Streetowym. Może Focusem. Nie dojechać tym Focusem. Jak to jest RS, to nie dojedzie. No Ford Focus to powinien dać radę. A Hondzie dolejesz olej i też dojedzie. Śledźcie stronę Toru Jastrząb i tam są dokładnie rozpisane wszystkie treningi i informacje, kto, gdzie, kiedy i o której i jak, i zdecydowanie polecamy. Kolejne fantastyczne miejsce to jest Tor Kielce. No właśnie, Tor Kielce są co miesiąc treningi driftingowe, co parę dni są wyścigowe, jest giełda, jest hotel, jest tor, który kiedyś miał homologację, nie ma. Jest fajny odcinek w lesie, śledźcie, bo to warto jest patrzeć. Dużo tak, się dokładnie. Tam dzieje i kolejne miejsce, właśnie też duży obiekt, no bo Tor Kielce, gdzie odbywają się treningi, można przyjechać, zgłosić się do organizatorów, przyjechać i sobie pojeździć i potestować samochód. Tor Białystok. Tak, wschodzący Białystok. Piękna nazwa, wschodzący Białystok, dokładnie, przepiękny tor. Tor jest bardzo techniczny, on nie jest zbyt duży, ale ma bardzo dużo zakrętów dla osób, które zaczynają swoją przygodę z driftingiem. Świetne miejsce. Tam można tak fajnie potrenować technikę i balans autem. Naprawdę bardzo fajne miejsce i też odbywają się tam regularnie treningi. Tak, koleżanka to organizuje i całkiem nieźle to wszystko wychodzi, więc też możecie sobie spokojnie znaleźć w internetach, jak, co, o której godzinie, za ile, po prostu jechać za p***nie na ulicy. Właśnie, ale słuchajcie, cały czas mówimy o torach, natomiast nie tylko tory, bo wszyscy się tak strasznie fiksują, nie ma torów, ale obiekty, na których można jeździć w Polsce, też są inne, nie zamykajcie się tylko na te tory. My na przykład jeździmy na giełdzie truskawek. Tak, na placu po giełdzie truskawek, która później nie jest czynna, nie ma truskawek na polu, więc jeździmy całą zimę i trenujemy i to całkiem nieźle wychodzi, a takich miejsc w Polsce są setki, mi się wydaje, tylko trzeba je znaleźć. Dogadać się z burmistrzem, z władzą, tak. Z prywatnym właścicielem, nie wiem, teraz są tak. Skupy węgla czy sprzedaż węgla, gdzie nie ma węgla. Tak. To co na hektarze betonu robić? Trzeba korzystać to, pojeździć parę złotych i już wszyscy się będą zadowoleni. Prawda? Można u księdza proboszcza się dogadać, na przykład za kościołem, tu z księdzem Malalufa, a później można pojeździć. It was at this moment that he knew. He fucked up. Albo przedtem pojeździć. I naprawdę takich obiektów jest całkiem sporo, bo nigdy nie zapomnę, jak w telewizji usłyszałam, że jest fantastyczny plac, który burmistrz udostępnił do jazdy i pierwsza rzecz pomyślałam, to jest pewnie, chodzi o nasz Goławin. A to nie chodziło o nasz Goławin, tylko jakiś plac w Dolnośląskim chyba w województwie. No są więc miejsca, naprawdę... nawet słyszałem o miejscu przy cmentarzu. I podobno w ogóle nikomu na cmentarzu nie przeszkadza hałas. Trzeba miejsca szukać, a nie czekać, aż miejsce do ciebie przyjdzie, bo to tak nie będzie. Kozaczyć na ulicy to nie ten adres i nie te czasy, już to się wszystko skończyło. Samochody są zbyt szybkie, za dużo tych samochodów jest, za dużo ludzi na ulicy, więc zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek i przede wszystkim chęć i ruszenie swojej dupki i poszukanie odpowiednich miejsc. Więc jeszcze raz, są tory, są lotniska, są place, są giełdy. Jest naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych miejsc do jazdy, tylko trzeba się zainteresować i zapłacić jakieś pieniądze. To nie są duże pieniądze, więc jak ja słyszę, że dla kogoś jest problemem zapłacenie 100 czy 200 zł, no to sens, no ale Karolina, ale wtedy samochód też nie jest dla was. Są pajace, którzy do ciebie piszą czy do nas, że oni będą nas zawsze hejtować, bo ty mówisz o tym, żeby, bo w telewizji mówisz o tym, żeby nie jeździć po ulicy, tylko na tory jeździć. Rozumiesz? Gość, pajac pisze do ciebie, że będzie hejt, bo dlatego, że ty ludzi każesz na torze jeździć. A jak mówimy, żeby pojechał, to on do mnie napisał, żebym za darmo to załatwił. A później się chwali, że on ma Golfa, Audi, on to na części sprzedają, jest biznesmenem. No ludzie, gdzie my żyjemy? Niech się ten gościu pierd*** głowę i to mocno, tym swoim korbowodem od tego diesla i niech zmądrzeje, bo to jest po prostu chore, a takich ludzi jest dużo. Ale jak będziemy tych ludzi tępić, a koledzy będą to robili i pomagali, to wtedy wszyscy będziemy zadowoleni.
Dokładnie, na pewno będzie nam się lepiej żyło, lepiej jeździło, będziemy bardziej walczyć o takie obiekty, gdzie można pojeździć, bo będą takie inicjatywy, a nie mówić, że trzeba jeździć po ulicy, więc zachęcam do tego, żeby się zainteresować, żeby się kontaktować z organizatorami, żeby im pomagać, bo w rezultacie organizatorzy nie mają ludzi na treningach i później zamykają obiekty. Sytuacja są też tego, że ludzie, ci, którzy na te treningi przyjeżdżają, nie szanują organizatorów. Bardzo ważny punkt. I dla mnie to jest bardzo ważne, bo chcecie jeździć, chcecie kozaczyć, chcecie pokazywać, a później przyjeżdża gościu, znowu się czepią tej BM-ki i on nie ma wydechu. Mówimy do niego, załóż wydech. A co ty mi tu p***lisz, kurde, to musi być słychać. Może być słychać na torze, ale sąsiedzi wokoło, którzy siedzą w tym momencie na grillu, mają dość twojej BM-ki, do twojego jeżdżenia i przychodzą do organizatora, mówią, koniec jeżdżenia. Bo do burmistrza zadzwonią, tej weź ich nie wpuszczaj, bo jest koniec świata. Więc co za problem jeździć cicho? Nie jest to problem, nie jest to miejsce, gdzie pokazujesz swoim wydechem, jaki masz dużego fiutka, tylko masz jeździć jak wszyscy, jak się będziemy wzajemnie szanować, czyli zawodnik będzie szanował organizatora, to wtedy wszyscy będą dobrze traktowani, ale jak będziemy kozaczyć znowu w inny sposób, jesteśmy znowu w dupie, no. Bądźmy tolerancyjni. To jest bardzo ważny punkt i słuchajcie, teraz mieliśmy właśnie taką sytuację, kiedy byliśmy w Gliwicach i kolega nam opowiadał o sytuacji z Katowic, gdzie centrum handlowe pozwoliło, żeby ludzie się spotykali u nich na parkingach, żeby jeździli po ich parkingach podziemnych, naziemnych i nie mieli nic przeciwko do czasu, kiedy właśnie ci ludzie przyjeżdżający nie szanowali tego, kiedy zostawiali po sobie syf, kiedy rozwalali śmietniki, zostawiali porozwalane puszki, butelki i tak dalej, no i oczywiście cała impreza się skończyła. Dlaczego? Z winy tylko i wyłącznie przyjeżdżających, a nie dlatego, że ktoś im tego nie dał. Szanujcie to. No bo nie ma czegoś takiego, że jeden drugiego pierdoli głowę. Mówi, koleś, nie rób tego. Nie, bo tu się biorą, on wielkie jaja ma i on pali kapcia. Mówimy, nie wolno palić w jednym miejscu, bo dziurę zrobić. On ma to w dupie i pali. No to jak, no to jeśli jeden drugi tak zrobi, ci pokazują, że ma wielkie jaja, bo myśli, że sobie bzyknie przez to, że pokazał, że w twojej BM-ce może to zrobić, no to dla mnie to jest lesz, czyli przez takich ludzi nie jeździmy. Sorry, nie mam dla takich ludzi żadnych wytłumaczeń i żadnych miłych słów. Zgadzam się. Reasumując, są obiekty do jazdy, trzeba się zainteresować. Kolejna sprawa, szanujcie te miejsca. No i słuchajcie, i teraz pytanie do Was. Podrzucajcie nam, proszę, informacje na temat takich miejsc, gdzie można jeździć. Ja tam przyjadę. Ja przyjadę z Karoliną, tam do Was. Bardzo chętnie zrobimy materiał z takiego miejsca, bardzo chętnie też będziemy pokazywać takie miejsca, więc zdecydowanie piszcie, gdzie takie obiekty się znajdują. I tak jak wspomniałam, interesują nas różne obiekty, nie tylko tory, ale też właśnie różne place, różne giełdy, truskawek, nie wiem, ziemniaków, ogórków, bananów, bananów to nie u nas. Banany to nie u nas. Ale my przyjedziemy, nawet weźmiemy samochód na lawetę, jak to będzie blisko. A jak załatwicie jeszcze jakiś grill i hotel, to w ogóle zostaniemy za dwa dni, bo nam się będzie podobało. Ale chcemy odwiedzać miejsca ciekawe, tak. I chcemy potrenować w normalnym towarzystwie, z normalnymi ludźmi. Być może to spowoduje, że będzie tych miejsc coraz więcej. Właśnie i pomóżcie nam proszę stworzyć też taką fajną bazę miejsc, gdzie można trenować, gdzie można jeździć. Więc czekamy na Wasze komentarze, a my się przygotowujemy już do kolejnego materiału. No to ja idę coś rozebrać. Nara. O, cześć. Subskrybuj kanał Karolina C. Kapilarczyk. Nowe odcinki co tydzień w niedzielę o godzinie 19:00.